Cześć. Zemsta Batmana, czyli instalacja Windows XP na pierwszym Pentium 60 MHz. Płyta główna Intela o nazwie kodowej Zemsta Batmana gościła już u mnie na kanale. Oprócz płyty głównej mam też procesor Intela, Pentium o taktowaniu 60 MHz. Do tego całe mnóstwo pamięci, prawie 100 MB pamięci SIM EDO. Za obsługę dysków odpowiadać będzie kontroler ST-Lab na układzie Silicon Image 649. Dysk twardy to nośnik SSD prosto z AliExpress, czyli złota jodła o pojemności 120 GB. Dysk SSD jest połączony z kontrolerem IDE poprzez adapter ATA na SATA. Dysk ATA Samsung o pojemności 80 GB. Dziś z tym komputerem przeprowadzę eksperyment. Spróbuję zainstalować Windows XP. Już na początku widać, że jest coś nie tak z dyskiem SSD. Wykryty został z nieprawidłową pojemnością. Ponieważ płyta główna nie obsługuje bootowania z płyty CD, uruchamiam komputer z dyskietki startowej MS-DOS. Przechodzę na płytę CD. Uruchamiam program bufora dyskowego Smart Drive. Znacznie przyspiesza on operacje dyskowe w MS-DOS. Instalator Windows XP uruchamia się poleceniem WinNT.exe. Instalator uruchomił się, ale niestety nie pasuje mu partycjonowanie dysku. Ponieważ wcześniej coś było na tym dysku, założę na nowo partycję i ją sformatuję. Nagranie w wielu miejscach będzie przyspieszone. Po prostu ten komputer tak wolno działa. Przy pomocy F-diska usuwam obecną partycję i zakładam nową. Uruchamiam komputer ponownie i formatuję dysk. Tutaj znów widać, że coś jest nie tak z detekcją dysku. Pokazywana jest niepoprawna pojemność. Formatowanie zakończyło się błędem. Ale nie poddaję się. Uruchamiam ponownie instalatora. Tym razem rozpoczyna się kopiowanie plików. Ale znów, po dłuższej chwili, mam błąd dotyczący dostępu do dysku. Czas na zmianę taktyki. Zmieniam dysk twardy z SSD na zwykły dysk twardy ATA Samsunga. Uruchamiam komputer z dyskietki z bootloaderem PLOP. Pozwala on wybrać urządzenie normalnie niewspierane przez płytę główną. Program się załadował. Wybieram napęd optyczny. Miga kursor i tyle. Dobra, nie poddaję się. Kopiuję cały folder instalacyjny Windows XP na dysk. Uruchamiam instalator, pliki ładują się i znów to samo. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Uruchamiam Windows 98. Po raz kolejny uruchamiam instalatora z napędu optycznego. Po prawie 3 minutach pokazuje się kreator instalacji. Może coś z tego będzie. Wpisuję klucz produktu. Wybieram język i region, a także foldery instalacyjne. Rozpoczyna się instalacja. Trwała ona bardzo długo, prawie 8 godzin. Instalowałem kiedyś Windowsa XP na płycie z procesorem 486DX i aż tak długo tamta instalacja nie trwała. Pentium 60 MHz. Był to pierwszy procesor z tej linii oparty na architekturze P5, która wprowadziła wiele nowości, takich jak superskalarność. Oznacza to, że Pentium potrafił wykonywać więcej niż jedną instrukcję na cykl zegara dzięki dwóm potokom, U i V. Dodatkowo miał wsparcie dla instrukcji FPU, jednostki zmiennoprzecinkowej, na dużo wyższym poziomie niż 486. To dawało ogromną przewagę w aplikacjach wymagających intensywnych obliczeń matematycznych, jak na przykład gry 3D czy programy inżynieryjne. Co ciekawe, w praktycznych zastosowaniach, zwłaszcza w starszym oprogramowaniu, 486DX4 potrafił czasem zbliżyć się do Pentium 60, a nawet go przegonić. Dlaczego? Starsze programy były optymalizowane pod architekturę 486, a Pentium miał problemy z instrukcjami, które nie korzystały w pełni z jego potencjału superskalarnego. Pentium dzięki swojej lepszej jednostce FPU bił 486 na głowę. Ale z drugiej strony 486DX4 przy prostszych zadaniach, jak obliczenia całkowite czy praca w DOSie, mógł być równie szybki, a czasem wydajniejszy dzięki wyższemu taktowaniu. Podsumowując,
Pentium 60 MHz był bardziej przyszłościowym procesorem, szczególnie w obliczeniach zmiennoprzecinkowych i aplikacjach zoptymalizowanych pod jego architekturę. Ale jeśli spojrzymy na codzienną wydajność w czasach, gdy dominował DOS i oprogramowanie 16-bitowe, to 486DX 420 MHz mógł być bardziej opłacalnym wyborem. Komputer się restartuje, za chwilę system Windows XP uruchomi się pierwszy raz. System powoli startuje, uruchomił się kreator konfiguracji i już po tych kilkunastu minutach mogę wpisać nazwę użytkownika. Pokazuje się już pulpit. Po kolejnych kilku minutach wyświetlają się właściwości systemu. Menadżer urządzeń to kolejne kilka minut czekania. Wszystkie urządzenia są zainstalowane, jest tylko jakiś problem z kontrolerem dysków, ale tym nawet nie będę próbował się zająć. I tak oto kończy się moja podróż przez mroczne zakamarki technologii sprzed lat. Czy udało się zainstalować Windows XP na Pentium 60 MHz? Cóż, powiedzmy, że w teorii tak, a w praktyce to jak próba przejechania autostradą wozem drabiniastym. Ale nie chodziło tu o sukces, tylko o przygodę i o to, żeby pokazać, jak wyglądał komputerowy kosmos w czasach, gdy o SSD nikt nawet nie śnił, a 60 MHz brzmiało jak technologia z przyszłości. Zresztą, czy ktoś inny zaryzykowałby instalację systemu wymagającego kilkuset megaherców na maszynie, która o takim luksusie może tylko pomarzyć? Ten eksperyment przypomniał mi, że w komputerowym świecie czasem więcej frajdy jest w próbach niż w efektach końcowych, nawet jeśli kończy się to migającym kursorem i lekką frustracją. A jeśli chodzi o wydajność, benchmark Quake 2 to wisienka na torcie. 3,7 klatki na sekundę przy rozdzielczości 512x384? To nie liczba, to styl życia. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, oglądając moje zmagania. A ja idę odpocząć i spróbować nie myśleć o tym, ile godzin straciłem na formatowaniu dysku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie może spróbujemy czegoś jeszcze bardziej szalonego. Kto wie, może zainstaluję Windowsa Vista na kalkulatorze. Trzymajcie się i pamiętajcie, retro nigdy nie umiera. Dzięki za oglądanie. Cześć! Thank you.